Witam was wszystkich, Maciek z tej strony. Dzisiaj wrzucimy sobie bombę GBU-15. Zademonstruję wam wszystkim, jak to właśnie działa w Falconie BMS-433 Update 1. To jest izraelski teatr działań. Lecimy sobie F-16. Kurczę, ja to wiedział, czym lecimy. Chyba wersją SUFA, ale bez CFT. Zgadza się, to jest wersja SUFA, o ile się nie mylę, bez CFT. I właśnie jest ona zdolna do przenoszenia tutaj tego rodzaju bomb. Bomba GBU-15 jest to broń typu Man in the Loop, czyli tak naprawdę to pilot kontroluje lot bomby, albo operator uzbrojenia w rzeczywistości, kontroluje lot bomby zdalnie przez radiowe łącze danych i obraz jest przekazywany w czasie rzeczywistym do kokpitu, obraz z bomby. I można właśnie w czasie rzeczywistym sterować bombą, obracając kamerkę. I do tego jest nam potrzebny oczywiście zasobnik celowniczy, który tutaj widać na centralnym pylonie. Jest właśnie zasobnik celowniczy. Co ja gadam? Nie zasobnik celowniczy, to jest zasobnik z datalinkiem, tak zwany datalink pod. I tutaj jest parę rodzajów tych datalink podów, zależnie od tego, jaką broń chcemy przenosić. Generalnie, zanim jeszcze rozpoczniemy atak, to jest parę rzeczy, które warto wiedzieć. Bomba ma trzy tryby, trzy fazy lotu. Pierwsza to jest faza loft. W tej fazie bomba leci balistycznie, nie zmieniając swojego kierunku lotu. Możemy się obracać kamerką i manipulować nią, kierować kamerkę na cel, ale bomba będzie leciała po prostu przed siebie. Potem jest kolejna faza lotu. Przechodzimy między fazami lotu, oczywiście TMS up. I kolejna faza lotu to jest faza lotu trans. I to jest faza, w której bomba się kieruje lateralnie, to znaczy kurs swój kieruje tam, gdzie jest kamerka, gdzie patrzy kamerka, ale nie kieruje się wertykalnie, czyli pionowo nadal szybuje przed siebie. No i w końcu faza lotu loft. No co ja gadam, nie loft, tylko terminalowa. Czyli faza lotu, w której po prostu bomba się kieruje na punkt, w który patrzy kamerka, czyli leci prosto na punkt, w który patrzymy i to jest ostatnia faza lotu, w której po prostu atakujemy cel. Kierujemy bombę dokładnie na cel. Niestety GBU-15 nie ma ANS-a, nie jest to eGBU-15, to starsza wersja zwykła GBU-15, która nie ma właśnie żadnego GPS-a ani ANS-a, więc nie mamy takich gadżetów jak na przykład wyświetlanie, gdzie jest nasze SPI na obrazie z bomby, albo chociażby stabilizowana faza terminalowa. Czyli faza terminalowa jest bez stabilizacji, będzie wymagała troszkę umiejętności, żeby to poprawnie zrobić. Tutaj na HSD, jak widać, jest takie żółte kółko. Nawet co ja gadam, nie kółko, tylko taki tutaj, takie dziadostwo. Taka ala pulsfera, czy coś w tym stylu. Żółta to jest zasięg anteny. A przede wszystkim kąt anteny, pod jakim antena odbiera. Teraz jest przednia antena, jak sobie przełączymy na tylną antenę, no to będziemy mogli odbierać dwoma tylnymi antenami, tylną lewą i tylną prawą sygnał i wysyłać też właśnie tą drogą sygnał do bomby. To jest bardzo ważne, bo jeśli nie jesteśmy w zasięgu tych anten, czy nie jesteśmy w ich kącie, w jakim one zapewniają pokrycie, no to nie będzie łączności z bombą. Dobrze, cel się zbliża, a więc wypadałoby przejść do rzeczy. GBU-15, praktycznie bomba gotowa, master arm sobie włączymy. Tutaj jest 40 mil od nas, jest nasz cel. Włączę kursor zero. Dobra. No dobrze, teraz TGP nam się przyda do tego celu, żeby po prostu mniej więcej sobie znaleźć naszą tarczę. Ona tu jest, jak widać, na TGP.
Jest ledwo widoczna, ale jest. Teraz te, które point ją namierzymy. Jeszcze nie możemy namierzać, który point, musimy się zbliżyć do niej. Te bomby są bardzo ciężkie, one ważą ponad 2000 funtów, dlatego że ta bomba po prostu, no to jest bomba przeciwbetonowa, bodajże BLU-109 i ona sama waży 2000 funtów plus dochodzi elektronika, no jak wiecie. I tak to wygląda. Tak to w ubiedy w porównaniu z wersją napędzaną AGM-130. No dobrze, mamy już cel mniej więcej namierzony. Teraz możemy zacząć sobie przygotowania. HSD będziemy potrzebować na lewym wyświetlaczu, bo na prawym mamy obraz z bomby. Ups, gdzie jest HSD? Tu jest. Dobrze. Zmniejszymy i przejdziemy na tryb centralny. Przejdziemy sobie od razu na tylną antenę. Po to, żeby potem nie przełączać, bo będziemy się od celu... Będziemy odlatywać potem od celu. I sobie przełączamy SPI, czy tam SOI na ten, na prawy wyświetlacz. Kierujemy sobie to kółko także mniej więcej na hudzie. Z markerem odpowiedzialnym za pokazywanie line of sighta zasobnika celowniczego, żeby to pokryć. O, jak widać już tutaj jest ten bunkier czy budynek, który wcześniej widzieliśmy i tutaj gdzieś na prawo od niego jest taka ledwo widoczna kropka, dosłownie może 1, 2 czy 3 piksele. I to jest właśnie nasz cel. Już zaczynamy wchodzić w DLZ-kę. No dobrze, jeszcze trochę się zbliżymy i będziemy zrzucać. Wtedy skręcimy sobie w prawo, w lewo. Zobaczymy, którą nas będzie ściągać, w tą stronę skręcimy. Dobrze, jesteśmy w DLZ-ce, bomb the way. Poszła nas, prawo ściąga, bo prawa bomba poszła. Dobrze. Jest tylna antena. Okej. Strasznie nas na bok miota. To dlatego, że no jak wiadomo, ta bomba jest ciężka i trymer ma ciężką robotę do odwalenia. I pilot tym samym, który musi ten trymer, tym trymerem sterować. Dobra, jesteśmy w fazie loft. Widzę tutaj ledwo tą kropę, która jest naszym celem. Trzeba mieć sokole oko, nie do walki powietrznej, tylko do obserwowania tego obrazu z tych wyświetlaczy. Dobra, zaraz przejdziemy sobie w fazę trans. Znaczy, no, trans, dobrze mówię. Ta kropka to jest pozycja bomby względem obrazu. No i jeszcze trochę w fazie trans pobędziemy i przechodzimy na fazę term. Ostatnią, faza term. I bomba nam zaczyna tańczyć dookoła tego obrazu z kamerki. Musimy cały czas korygować jej tor lotu lekko, bo nam obraz trochę ucieka. I teraz uzbrajamy zapalnik zdalnie. TMS up długo. Uzbrojony zapalnik. Jeśli byśmy tego nie zrobili, bomba nie wybuchnie. Takie zabezpieczenie dodatkowe. No i zobaczymy TGP, 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 no niestety TGP nam nie pokaże trafienia. A, pokazał nam. Zdążyłem zooma do tyłu na czas oddalić. No i jak widać, udało nam się trafić prawie, prawie perfekcyjnie. No może nie z dokładnością co do 2 metrów, ale myślę, że się zmieściliśmy mniej więcej w 5-6 metrach. Praktycznie nic nie ma prawa przeżyć, no. Po takim trafieniu, także było dobrze.